zawężnika. Za chwilę skończy się to okrążenie i pozostaną 400 metrów do mety. Po zewnętrznej łotę. Polak jest na szóstym miejscu, troszkę z nóg zamknięty. Tefera i Gider, Blankenship, łotę o kar. Polak się troszkę przebycha. Z Brytyjczykiem to jest niebezpieczne, bo oni lubią dyskwalifikować na piątym miejscu. Polak trzeba wyjść. Nie, wychodzi łotę przez niego. Rusza i Gider, ten, który już był raz mistrzem. Przed Teferę rusza. O'Hara jest czwarty, łotę piąty, Polak szósty, walczy z Blankenshipem. Za chwilę ostatnie okrążenie. Marcin też rusza, szaleńczo rusza. Po zewnętrznej rusza Polak. Musi wskoczyć na trzecie miejsce. Przed O'Hara nie wskakuje. Jest czwarty spokojnie. I Gider przed łotę. Marcin walczy z O'Harem. Musi być przed nim. Dobrze, dobrze, zrób to. Wskocz. Jest na trzecim pozycji. Bronić tego, bronić. Biec do mety. Plus to będzie się bronić. Gider prowadzi. Marcin szeroko teraz. Szeroko. Ostatnia krótka prosta. Może być pięknie. Pięknie może być. Może być metę do Polski. Jest! Cudowny, cudowny Marcin Lewandowski zachował się jak doktor habilitowany. Jeżeli Adam Kszczot jest profesorem, to on jest przynajmniej docentem. Jak on to zrobił? Nie, Przemek, on jest profesorem. Myślę, że jest profesorem. Jest profesorem. Jak on wykręcił ten medal dla nas z niczego. Po prostu bicz z piasku, można powiedzieć, wśród tych piekielnie szybkich, utytułowanych zawodników. On jest wicemistrzem świata. To teraz, to jest doświadczenie, to jest coś niesamowitego. Baliśmy się o tą jego końcówkę, bo przecież ci, którzy z nim biegli, są teoretycznie szybsi, ale to doświadczenie, które w trakcie tego biegu pokazał Lewandowski, było niesamowite. On cały czas się oszczędzał, był w pewnym momencie zamknięty. Jest Adam Szczot teraz, jest Czesław Zapała.